Nie wiem, czy to pan lepiej zabrał, ale ja to rozumiem, że ten faszerytar nie musi akceptować. Kto by to nie był oczywiście. Proszę. Nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną na 6 lat. Ja rozumiem słowo nawiązuje się jako oblik. Proszę. Na 6 lat. Bank ma tutaj przygotowywać regulamin na konkursu, bo tam to jest tak zapisane w tym regulaminie, że już nie pamiętam przedtem, mówię, ale że samo wybranie przez komisję to kandydat nie ma prawa domagać się zatrudnienia. To może mam inne słowa tam zawarte. A ostatni punkt, że dopiero po akceptacji wójta nawiązuje się umowę z kandydatem. Proszę panie Atanasie. Ja widzę, że tu radni są niepotrzebni w ogóle. Nie liczy się. Uważam, że właśnie akceptacja wyraża się poprzez napisanie umowy. W związku z tym, jakby nie widzę sprzeczności, jakby nie widzę tego, co jest w przepisach prawa. A czy, nie wiem, czy może ma pan pod ręką ten konkurs, można by odczytać ten punkt przed ostatnim. Ja tak po prostu nie panie się pan do ja przeczytam, to może pomoże nam wszystkim. Ale pan tu tłumaczy, że
Wszystko się to pokryje. Co? Trzeba pić. Właśnie. Proszę Państwa, porozmawiamy za jakiś czas. A no to jest proszę. Ja jeszcze chciałem podać. Że panu ludzie znajdą się. Dobrze, jeżeli pan Leonard Młodzieńczyk jeździ do funduszu, prosił i naprawdę znam to od poprzedni, nie ma na, nie wiem, badania ludzi, tak? Przychodzi człowiek i mówi, że chce badania, no ale to pan mówi nie wszystkie, bo nie zapłacą. A pan mówi, że się znajdą przez 6 lat na pana menadżera i jego zastępcę, no to dla mnie jest naprawdę śmiech na sali i proszę wytłumaczyć konkretnie ludziom, ile to będzie pieniędzy i się znajdą i znowu ktoś będzie jeździł, walczył, a funduszu powinno zwalczyć. Wybraliście sobie, zapłaćcie. To nie wiem, nie zapłaci. Niech nowego menadżera weźmie gmina do siebie, zapłaci mu, dziękuję, bo tutaj nie widzę miejsca, nie ma na gabinet, tak? I proszę bardzo, dziękuję. Wiele osób również mówiło, że nie można pozyskać środków na solary, nie zrobimy kanalizacji. Ja nie mówię, że nie można. Te środki robimy. Decyduje o tym w województwie marszałek, zarząd funduszu, prezes, rada przy Narodowym Funduszu Zdrowia. Poczekajmy, ocenimy sytuację. Wiem, ile zależy od negocjacji. Ile dyrektor szpitala w Kraśniku wynegocjował środków dla szpitala. Poczekajmy, sytuacja się rozwinie. Ja jestem spokojny. Jeszcze raz na pani Szanowny panie wójcie, ten pan przed chwilą, przedmówca, co pan odpowiadał, ma słuszną rację. Pan, no coś, nie chce pewnych rzeczy zrozumieć. No nie chce pan, po prostu nie chce pewnych zrozumieć. Pan perspektywicznie za pół roku, panie wójcie, za pół roku to może być to wszystko już galereta. Nie będziesz pan miał po co iść do ośrodka. Po co? Zobaczyć, jak pokrzywdzą was. Stamtąd wszystko wyjeje. Tak jak wywiało z gminy, jak pan następował tu na władzę. Pan mówił, że trzeba świeżego powietrza. I w ośrodku zdrowia pan chce świeże powietrze zaprowadzić tym sposobem? Panie wójcie, my bijemy dokładnie. Wy zanieliście, że macie tylko wy prawników. My mamy też prawników. Ja nie będę się wypowiadał, co mówią o naszych prawnikach. Mecenasowie czy sędziowie. Mamy ludzi w Lublinie i odpowiednich stanowiskach i też mówię, którzy się śmieją wbrew. Że niektórzy z waszych doradców mogą o tym komarynie zrywać. Panowie, to mnie wstyd słuchać. Mnie wstyd słuchać. Ta specyfikacja zrobiliście po to tak celowo. I teraz panie mówicie, pan mówi, że społeczeństwo za pół roku zobaczy. No i przecież przedmówca wyraźnie mówi, na czym? 7 tysięcy czy 5 tysięcy, ile by nie było, ile mu pan wójt nie, ma ten pan wójt widełki, niech mu pan da i zapłaci. Bo to jest pańskiego portfela. Tylko z portfela mojego sąsiada, mnie i innych. Bo nie dostaniemy na prześwietlenie, to nie dostaniemy na ich. My za te pieniążki byśmy dali, bo są to do służby zdrowia, tak jak kiedyś było i można powiedzieć, komu to wróci. Bo wtedy był samochód, służba zdrowia jeździła do lekarza, kroplówki robiła, dzisiaj macie. No, menadżera utrzymać to jest elegancki samochód za 30 tysięcy. Jedna z wypowiedzi lekarzy, którzy w konkursie mówili, że można to zamienić, te pieniążki zamienić na, zamiast menadżera sprowadzić na karetkę. I my jesteśmy w każdej chwili dyspozycyjni bardziej. No ale to nie jest to. To nie jest to i pan do końca nie chce wiedzieć, ale pana prosimy. Jak małe dziecko, niech pan ustąpi. To jest pańska jedyna szansa. Pańska jedyna szansa. Honor trzeba schować do portfelika. Ugryźć się mami, język i koniec. Przesiedzieć, panowie, społeczeństwo wyszło. My z Podocki, pan doktor i tu wielu radnych nie podarujemy tego. Jeśli do tego doprowadzicie, to sprowadzimy tu jeszcze wiele innych rzeczy. To będzie CBA, ale z prawdziwego zdarzenia. To nie będzie jako tamty wójcie. To będzie naprawdę segregacja. Bo do tego stopnia już nie możemy dopuścić. Jak wy nie chcecie się ugiąć pod nadzorem z dobrocią do społeczeństwa, pewne rzeczy wam leżą o podłogie, jak to się mówi. Nie chcecie słuchać. Ja panu już na komisji powiedziałem wyraźnie, że szkoda mi tego chłopa. Nie będę operował nazwiskami, bo nie leży spokojnie. I ci koledzy to pańscy zrobili. Nie uchwała, że tu słynniśmy byli na całą Polskę w internecie. Słynniśmy byli. Mówiłem na komisji budżetowej.
często zrozumie. Nie zrozumiał. I ja prosiłem go, panie wójcie, zastanów się pan. I dzisiaj proszę, panie wójcie, zastanów się pan, wycofać się pan z tej decyzji. Bo już pana raz wykolegowali. Nie było potrzeby? Nie było. Musimy im powiedzieć, tak jest. Podjął sobie rękę. Tylko to jest tak jak listek na wietrze. Ten huragan może zbuchnąć i niestety ta nadawnica jak wszędzie to już nie wróci. Wiedzcie się z tym, że nie wróci. I to będzie jak tsunami przez zakrzówek. Nie będzie pomników, nie będzie nic. Szanowni Państwo, w związku z tym, że media, proszę o odniesienie się pana wójta i chciałem złożyć wniosek. Tylko w kilku słowach, bo ja słyszę wypowiedź, były pan w wojsku, honor jest najważniejszy, potem słyszę, proszę nie ujmować się honorem, honor schować sobie gdzieś. Tak trochę słyszę sprzeczne informacje od radnego Łapińskiego. Apeluję jeszcze raz gorąco, aby świętej pamięci mojego Jana w to nie mieszać. Niech mu ziemia lekko będzie, modlę się co dzień o jego duszę. Jeszcze raz apeluję, w żadnym wypadku proszę nie mieszać do mojego ojca. Swoje stanowisko wyraziłem, podtrzymuję. No. Szanowni Państwo, składam wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy, gdyż media to podjeżdża i właśnie nie ma. Jeżeli jest zasadnie, to proszę o przygłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za ogłoszeniem 5-minutowej przerwy, proszę o podniesienie.